No, także tak. Kurwa, nudno jest w tej jebanej grze. Nudno jest, znaczy nudno. Wkurwiony jestem. Jest sobota 10:22. Ja wstałem. Nie spożywam alkoholu. Wymaganym jakiś zajebany alkoholik. Grzecznie, wszystko. Da się, da się. O co chodzi mi? Mam problem. Kurwa, dużo osób chciało margonem.com, tak? Tylko, że ja go nie... Kurwa, bo ja mam to włączone! To gówno mam włączone. Bo też mi blokuje. No nie wiem, bo się zmieniły chyba dodatki ogólnie, bo wiecie, można na margonem.com grać na tym interfejsie z nowego i tak dalej, ale to często się buguje i to mnie wkurwia, tak bardzo mi to wkurwia, że ja mam nadzieję... przechwytuje. Super! Działa! Działa mi! I czemu... Halo? Czemu... Halo? Czemu? Nie chcę muzyki, kurwa, nie będę... Dobra, ale nie wiem, może jeszcze byśmy coś ogarnęli z interfejsem, bo ogólnie wydaje mi się, że potencjał na nagrywanie margonem.com jest fajny i naprawdę uważam, że jest fajny i że jest zajebisty i tylko musiałbym ogarnąć jeszcze na forum i tak dalej. No po prostu miałem... Nie, bo ja naprawdę przed margonem.com nie grałem długiego czasu. Był jakiś tam problem, że nie wiem, się zmienił tam setup chyba i ja miałem na tym starym setupie i mi wykrywało, że to jest połączenie jakieś tam niebezpieczne i teraz patrzę na laptopie, ej, ja mam włączony ten dodatek właśnie. Dobra, to o margonem.com jeszcze tam pogadamy, co nie? Ja mam tutaj dla was dużo fajniejsze... Ej, w ogóle to jest takie śmieszne. Dobra, nieważne. Dostałem prezent na święta. Kolega, który ma nick Twój Krzyż, powiedział mi, ej, ty napisz do niego. Znaczy napisz do mnie. I ja tam nawet chyba na jednym odcinku tam próbuję wpisać i ja myślę sobie, ej, to jest przez ukreskowane czy rzecz z kropką. I wpisałem tak jak było i ziomeczek mi jeszcze wysłał normalnie tarczę z sekty. Ale ja tak w ogóle patrzę na to wszystko i ja myślę sobie, wow, 12 mi dał, nie? Potem patrzę, to mi wpływa ogólnie na to konto i tam nie jest 12, tylko kurwa 120. Także dzięki mordo, w chuj. Zdziwiłem się naprawdę. Właśnie ja na początku tak ten robię screena i tak dalej, żeby to już w sumie pobrać i tak dalej, no myślę sobie, okej, okay, jakoś z głową rozdysponuję te pieniądze, a tu się okazuje, że to nie jest kurwa 12, tylko 120. Co już daje mi, powiedzmy, jakiś potencjał nagraniem. Tego dlaczego ja zacząłem gadać... Nie, będziemy tu grać. Nawet jakbym się zdecydował, to można by było tutaj wbić jakiś kurwa 300 level. Tylko zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Bo też uważam, że to jest fajna opcja. Nie wiem, 114. Czaszka, nie. My takich drogich rzeczy nie będziemy brać. My jesteśmy eko. No, typ za 99 kf pierdala czapkę z Tarmusa. Ale nie wiem, ten świat jest dla mnie dziwny, po prostu jest ten świat jest dla mnie dziwny. Nie, 16,5. Licytujemy sobie. Ten świat jest dla mnie dziwny. Gratuluj ludzi. Aha, ten... Czołger. No i naprawdę, tu są ceny takie pojebane. Ja nie... Co? Co? No, tak można? Tak w ogóle można? Zrobić? Ja pierdolę, można tak zrobić. Dwuręka jest. Zajebiście. Jestem w szoku. Mnie chyba ominęło za dużo w tej grze, naprawdę. Okej, okay, półtora ręczne, czy jakieś mogę kupić to. No, w porę kupiłem. Że to licytka jest. I właśnie, no, ten świat jest, kurwa, tak dla mnie dziwny. Ale można coś grać. Dobra, mniejsza o większe. Nie wiem, czy zrobiłem głupotę, czy nie, ale myślę sobie, nie wiem, kurwa, 2 lata nie doładowywałem tej gry.
Dostałem prezent od ziomeczka. To doładujemy sobie i załadowałem sobie za. Ej, właśnie, czy są loterie w tej grze? Bo wydaje mi się, że są. Tylko ja nie wiem, jeśli muszę robić jakieś questy eventowe. To ja to pierdolę. Dobra, zaraz do was przyjdę. Dobra, coś mi tam pisali, że u Mrocznego Zgrzyta. Ja z racji, że jestem jebaną cebulą i w sumie też mogę z wami pogadać i w sumie to nawet jak będę chciał potem ekspić, to mogę poekspić. Pomiędzy odcinkami to sobie z buta przejdę, kurwa, do Eder. Mógłbym zapłacić 100k. Dobra, pierdolę, kurwa, nie będę zapsuwał z buta, pierdolę, mam pieniądze. Teraz jestem bogaty, także ja mam dofinansowanie, dostaję z jakiejś kurwa Unii, bez kitu. No, poczytałem o tym na margonem.com i ten dodatek, który właśnie odpowiada za to, że na margonem, na starym silniku, znaczy na nowym silniku macie ten stary. Stoka. To. No i można przy okazji teleport zrobić, tak? Bo ponoć nie wiem, ktoś mi tam napisał na jakimś WPW, że u Mrocznego Zgrzyta mogę właśnie ogarnąć sobie. Tylko który to był Mroczny Zgrzyt? Bo ja nie wiem, bo tu się tyle pozmieniało, że nie muszę żadnych questów robić, bo jakbym musiał questy robić jakieś, to ja to pierdolę, bo ja nie mam czasu, jestem zarobionym człowiekiem. Tu są jakieś rabuśki. A, no to od razu mogę ich pozabijać. Ej, czy tu był domek zawsze? Ej. Aha. NPC. Jakby był jakiś quest, to by. W ogóle ja pamiętam, tak z dupy w sumie temat, ale jak nie wiem, miałem lat kurwa 13 czy 12. Czyli jak zaczynałem grać tą grę, to każdy mi mówi: Dominik, tylko do Eder nie idź, bo tam kradną. Tam z kim nie pogadasz, to cię okradną. I ja tak, kurwa, ja depozytu nawet nie mam, bo to milion kosztuje, czy ja te pieniądze schowam? Co ja zrobię? Myślałem, że ja sobie pogadam z NPC-tym, to on mi zapierdoli tam 200 kaczy i mój majątek, co nie? A oni tam, no rzeczywiście kradną w tym Eder. No kurwa, ludzie, co wy mi napisaliście? Nie wkurwiajcie mnie, u Zgrzyta. Ale nie Mrocznego, innego? Nie wiem. Nie. Gdzie jest kurwa to wszystko? Margonem.pl, loteria, gwiazdka, 2K19. Się okaże, że to jakiś inny zgrzyt po prostu, nie wiem, mały zgrzyt. Herosi, kalendarz, dyskusja, sklepy, loteria, o, mnie to interesuje. Tak. Mroczny zgrzyt, gwiazdkowe miasteczko. No dobra, tylko lub w aktualnościach. No okej, tylko jakie tam mam iść? Jakie tam się kurwa dostanę? Czemu ta gra jest taka trudna? No jak się dostać? Ej, XD. Jak na eventową. Dobra, trzeba chyba po prostu poczytać tutaj. No kurwa, nie chcę żadnej chust. No co się stało? A mnie wkurwia ta gra. Znaczy forum. Znaczy ja się sam wkurwiam. Dobra. Ważne informacje. 25 level i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do 10. Super. Tuzal! Pojebało was, że będę do Tuzal popierdalał. Jak ja kurwa nawet do kwiecistego przejścia. No dobra, będziemy lecieć do Tuzal, no trudno. Ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby do Tuzmer. No Tuzmer czasem to było odważne, bo z reguły te questy eventowe są od 25 poziomu. Tuzmer de facto powinien mieć człowiek od 60 poziomu, bo z reguły wcześniej nie ma po co tam chodzić. Od 60 levela przynajmniej pobije sobie złodzieja. Może zrobić quest na TP do Tuzmer. W ogóle kiedyś to pamiętam, że były zakazane rozpowszechnianie informacji odnośnie teleportu do Tuzmer. Teraz to już rób to, co chce ta chyba. Dobra, i co ja miałem jeszcze powiedzieć? No, że fajną opcją, znaczy doładowałem ogólnie ten 40, no to nie wiem, coś tam wydamy na tej loterii, nie? Ale ja też kurwa nie będę wypierdalał w tą grę, jak już. Ale kom wydaje się naprawdę fajny, i właśnie gdyby nie to, że ten interfejs jest mniej przejrzysty, jak aktualny interfejs, tylko właśnie ludzie tego nie będą rozbijać, bo tam jest temat, który zamknąłem, także nie pokażę wam. Gdzie właśnie on dotyczy się tylko margonem.com, a jest na oficjalnym z.pl i w sumie ludziom się nie chce tym zajmować, nie chce się modyfikować skryptu, bo była aktualizacja, która była tylko na com
i kom ogólnie wydaje mi się fajny. W przeciwieństwie do tego Deimosa, gdzie no właśnie myślałem sobie, pogram tutaj i tak dalej, można by było wbić ten level. No i nadal mam mieszane uczucia. Dużo się ogólnie zmieniło w tej grze, co prawda, tak? Grając na nowym świecie prywatnym, znaczy nowym dla mnie, to byłoby coś nowego, tak? Tylko jeśli na tym serwerze gra kurwa, nie wiem, 6 tysięcy ludzi, 7 tysięcy ludzi, na świecie prywatnym, no nie wiem właśnie, no nie wiem właśnie, bo ja nawet zauważyłem, no nie, no jakąś dwójkę da się ubić, tylko ją ubijesz dwa razy, a tak naprawdę ja, jako będąc tutaj szarym człowiekiem, nie znając nawet no nie wiem, może tam z dwóch widzów coś tam może bym skojarzył z Niku, ale żebym tak kojarzył kogoś, znał, no to ni chuja. Więc, no rzeczywiście, bo na kom jestem chyba w jakimś klanie nawet, ale nie, wydaje mi się, możecie się wypowiedzieć. Czy grać na tutaj, bo mogę w sumie i tu, więc tam wyjebane. Dobra, opowiem wam historię. Byłem sobie 26. Miałem na następny dzień do pracy. I byłem na początku na kepsie i tak dalej, tam i tak dalej. Potem był i ja jadłem. Śnieżny portal. I potem byłem z innymi ziomkami. I oni do mnie... Dominik, dawaj z nami, pójdziemy do station na kebaba. A ja ok. I ja mówię, ale ja jadłem. I mówię, ja nie jem, bijcie lotę, bo jadłem. I ja wolę z Bengala, jak restore. No dobra, wyzwanie. Kuferek szczęśliwca. Dobra, ile mamy tych smoczych łusek? Dobra, weźmy sobie jeden taki, albo dwa takie i trzy takie. I myślę, że będzie. Oj, wpierdolimy kurwa baner. Loteria! I ludzie normalnie. Wow, loteria. Tutaj chyba grube keszy były grane, a ja. No, bez kitu. Zwój wywołania aukcji. Kurwa, psa dostałem. Sukę jakąś. Kurwa, nie wiem, oni nie ze mnie aukcjonera chcą zrobić? No kurwa, koale dostałem, wypierd... 15k! Także to. No i kurwa worek. A ile w tym worku? Milion. No to ogólnie... No to jeszcze jeden. Ale ostatni. Kuferek. Nie, wyzwania nie. Nie chce mi się. No kurwa, koale dostaję, pierdolę to wszystko. Jakie mam stąd... I po chuju mi to było w ogóle. Ja nawet nie wiem, jaką stąd wyjść. Czy ja mogę stąd wyjść? Mogę stąd wyjść? Dobra, nie wiem. Trzeba na spokojnie sobie wszystko przemyśleć. A, dobra, bo miałem opowiadać. No to byłem właśnie tam z ziomkami. I mówię, ja nie jem. I nagle sobie jemy kepsa. Jestem tak ustawiony, że wiecie, że tam w sumie mnie widać pierwszego. Jak ktoś się na mnie patrzy, to ludzie siedzieli. I tak się ktoś na mnie patrzy, co nie? I oni se wpierdalają obok mnie, a ja się tak patrzę, nie wiem, o chuj chodzi. I oni mówią, ej, a to nie ty nagrywasz te recenzje? Czy tam coś takiego powiedział, ej, albo widziałem twoje recenzje na YouTubie z kebabów, a ja takie, kurwa. Nie, takie zażenowanie, czy zażenowanie względem mojej osoby mnie dopadło, że a moi znajomi, którzy tam doskonale wiedzieli ogólnie, że ja takie kurwa pato odpierdalam, oni takie ja pierdolę, ale ty jesteś sławny, a ja kurwa. I zaraz, nie, spieszyłem się w chuj. Spieszyłem się w chuj, bo nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajony i nawet bym się nie spodziewał, ale paradoksalnie. Ludziom, moim znajomym się naprawdę wyświetla coś takiego. Nie wiem, oni wpisują sobie Alamir kebab, bo tam chcą kebaba, powiedzmy. Znaczy, hipotezę mówię, już nie, że coś. Po prostu wpisują sobie, a potem pokazuje im się, że moja recenzja się wyświetla wyżej jak oficjalna strona kebabu. Paradoksalnie, więc śmiesznie. Albo po prostu, nie wiem, ktoś sobie fejsa przewija, patrzy, a tu kurwa, twój film mi się wpierdala, nawet ciebie nie subuje. Śmiesznie. I co jeszcze? A, i piszą do mnie ogólnie tam 26 i tak dalej, mordo, pozdrówka, dawaj na wódkę z nami. A ja, kurwa,
poleciałbym. Nie, do pracy byłem. Do pracy byłem, bo ja ciężko musiałem pracować, chleb zarabiać. Taki chuj. Znaczy nie, serio pracowałem. No ale wiecie jak to jest. I tak w sumie sobie pomyślałem, ziomeczkiem gadam, kurwa, może wy te kepsy nagrać. Może to... Nie, bo to była fajna taka opcja, nie siedziałeś, kurwa, jak jeba na stule ja w domu. Kurwo, idź sobie. Stopek. Ty kurwo, jebana. Widzicie, jak mnie ludzie wkurwiają w tej grze. Dobra, ja mam pytanie, bo ja... Dobra, zrobimy tutaj takie half to half. Bez kitu. Ej, bo ja tutaj też miecz ten na 100... Ej, czy to mi się będzie nagrywać wszystko? To się normalnie nagrywa. Git. Dobra, ale właśnie jest nieprzejrzysty. Jest nieprzejrzysty ten interfejs. Kim ty jesteś? Wow. Ej, sporo pieniędzy mam. Nie wiem, czy od kogoś wyżebrałem, czy... Czy o chuj tu chodzi? Ale nie, mi się bardzo podobało tutaj. Wow. Wydaje mi się, że ten świat... Ta gra w ogóle, mówiąc oddzielnie. Można nawet te... Wow. Co to za questy, kurwa? Quest na ciasto? Ale wydaje mi się naprawdę fajne. Fajną opcją. Granie na tym, na tym combo. Naprawdę, jest, są tutaj duże różnice. No kurwa, ta gra się przynajmniej czymś różni, co nie? I ja nie wiem, czy ja dwóch tych nie wyjebałem w błoto. Wyjebane. Znaczy, wyjebałem w błoto. Nie, ogólnie, no chętnie też bym pograł na tym Deimosie. Naprawdę, chętnie pogram. Tylko właśnie trzeba rozdysponować, co dokładnie zrobić. To musi być cel. Bo mnie dużo rzeczy ciekawi, jak na przykład, nie wiem, czy ciekawi mnie, że w ogóle dwurękę można tu odpierdolić. I jesteś sobie na, znaczy na, czy na goplanie 7-4 miecz. Znaczy, jakie miałem 8-8 tanca, to z tą bronią jednoręczną napierdalałem. Nie wiem, ja się nie znam. Dobra, ile mamy pieniędzy, bo to też jest ważna sprawa i można by było, wiecie, podjąć jakąś decyzję. Mi się poszło, ale ja nawet lubiłem po prostu sobie poekspić na tym komie. Wow, ja mam tyle rzeczy. Ja mam od chuja rzeczy. Ej, to ja jestem tutaj... Ej, ale nie, to ten interfejs, wiecie, może to jest kwestia też przyzwyczajenia. Bo... Patrzcie, ile mam tych szczurzych tych. 112 poziom mamy. Ej, wbić taki 120 na miłkach, kurwa, postać. Bo ja, ej, bo miałem ogólnie taki plan chyba. Ja chyba miałem taki plan. Ale nie wiem, jak uważacie? Bo to się wydaje fajne. 140 na przykład, nie wiem. No, może już być 140. Albo weźmy na razie do 123, żeby tak nie przedobrzyć. Chociaż pewnie tutaj tak chuja co będzie. Profesje Warrior. Refresh. One-handed range. Aha, tu kurwa nic nie ma. No to też jest problem, że na tym... właśnie to... O, chętnie zobaczę. Margonem.com statystyki, gdzie w porównaniu tutaj nawet na Husaria... Dziewięć tysięcy. Nie jest wcale tak mało. No ale to jest, wiecie, normalny świat, a nie priv. Mam to chyba. O kurwa. Jednem? A, bo ja mam tą. Ja głupi jestem. No kurwa, czemu to się resetuje? Ja pierdolę. No i na takie umiłka sobie iść. Albo pójdziemy sobie zaraz nawet coś tam... Aha, to jest legendarka. Ej, tylko właśnie, na przykład ja tu nie widzę, czy to jest legendarna i to mi się nie podoba. Patrzcie, no ja muszę nakierować i wtedy widzę, że to jest legendarka, ale tak normalnie to ja nichuja nie widzę, że to jest legendarka. Ej, mam hełm z renegata. A, bo ja renegata nawet piłem tutaj. Dobrze, dobrze, Dominik.
Ej, przedmioty tanie strasznie. Znaczy przynajmniej te. Boże, ja, to jest tak mało przejrzyste, że ja tu nic nie widzę. Nie chcę tego. Naszyjnik na 103.0 za 1M. Tak. Talizmany. No właśnie, szkoda, że jakiś tam wiecie. No dobra, no nie ma co wybrzydzać. No z dupy kija nie ukręcimy. Dobra. Ej, jak ktoś się zna, naprawdę jak ktoś się zna na... Aha. Gdzie to się przedłuża? Aha, to ja dobrze poleciałem. Ja pierdolę, muszę pieniądze wydawać, bo ten depozyt już nie jest aktywny dużo czasu. Jeszcze. Właśnie, wiecie, grając na PL macie przynajmniej ten komfort, że ja bym miał na przykład trzy zakładki. No tutaj tego komfortu nie posiadam, ale podoba mi się ten kom, naprawdę. Jest inny, po prostu jest jebanym. Jest jebaną różnicą. Dobra, ja nawet nie wiem, czy tutaj. Bo jest event, tak? Aj, może sobie pochódźmy tutaj. Dobra, pierdolę cię. Z tymi. Bo będziemy mogli sobie miecz zrobić w ogóle na. Tu się na esencję to zmienia. Dobra, to my to wiemy. To my to wiemy. Dużo jest was. A, Vampir Zitan. Dobra, no to każdy. Halo? Chuju, zapłaciłem ci 1K. Ty mi zaraz zabierzesz 2M. No i co? Coś tam popierdoliliśmy, głupoty. Ciebie też nie było. Dobra, wy jesteście od niczego. Mikołaj jest. Z Mikołajem to trzeba pogadać, bo Mikołaj to na pewno Santa Claus. Gold, co? Merry Christmas. O chuj tu chodzi? Cztery, siedem, pięć, sześć. O chuj tu chodzi? No jest. Jest choinka. Gdzie ja mam ją? Co ja mam zapierdalać wokół niej? To mi liczy? Serio mam zapierdalać wokół niej? No naprawdę mi liczy to! Mam zapierdalać wokół choinki! Ile mam zrobić kółek? A można tracking ustawić? Czemu te kwestie są tak pojebane? Znaczy pojebane. Co pojebane? A, to już chyba, tak? Nie wiem. Nie czytałem tego zauważnie. Dobra, chuj ci w dupę, Mikołaj. A ty co? Ty masz jakieś te... No to wiem. Ale tu nie sprzedaje żaden ziomek jakichś losów. Pieniądze sprzedajesz człowieku. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Okej.
O chuj tu chodzi, czy ja mam swoje te drakonidy naprawdę marnować na... No nie chcę tego marnować, kurwa mać, po co mi to? Dobra, czy jestem w jakimś klanie w ogóle? Czy mi już wypierdolili? No obstawiam, że mi wypierdolili. Nie community. Boże, ja nie rozumiem tego. Jak ktoś naprawdę zna się na tych... Kurwy. No, klikam. Kurwa, K. O. Nie wiem. Nie wiem, kurwa, nie rozumiem tego interfejsu. Wkurwia mnie. Na tym starym mi się fajnie grało. Co to jest? Gdzie ja, kurwa, jestem? Gdzie ja jestem? Pierdalaj. Masakra. Dobra, pierdolę, nie będę tu chodził. Ale... Ej! Co tu się dzieje? 300 levela jakieś. Jakaś mapka eventowa. Tylko, że zarezerwowana dla kom czysto, tak? Nie wiem, ty masz 300 level, to dlatego przyszedłem. A ty masz, nie wiem, masz nick Jackson, kurwa. George Jackson. Dobra, pierdolenie jakieś, oszukanie. No wow, ale nie, no na przykład patrzcie, ta minimapka jak ładnie wygląda, patrzcie, możecie sobie ją, o, zrobić, patrzcie, o, widzicie? Kurwa, jebane reklamy mi się wypierdalają. Cześć, przystojniaku. Ej, jak to jest normalnie aukcjoner, to jest normalnie miasto, o co tu chodzi? Ej, jak ja stąd przyszedłem? Ampok the Trader, nie. Jak ja tu w ogóle przyszedłem? A, jest. A, ja steleportowałem się tutaj po prostu. Gdzie w ogóle jestem? Mapa. Local map. Nie, nie local map. Normalna map. Nie ma mnie. Los Mails, tak? A Los Mails to jest ten. Ta, jak ona się nazywała. No. Trupia przełęcz. Tak? Nie. Gdzie jestem, kurwa mać? Gdzie jestem? Co tu się dzieje w ogóle? Nie, któregoś dnia... Pięknego dnia, trzeba tutaj podchodzić. To jest trupie przełęcz. Ja właśnie nie wiem, chuj tu chodzi. Masakra. Śmieszna ta gra, co nie? Dobra, pójdziemy na mumię zobaczyć. A wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym kom? Że tutaj sobie, powiedzmy, grasz w tą grę komputerową, w komputery. Dobra, czy ja mogę adblocka wyłączyć? Mogę? Czy mnie wypierdoli z gry? Nie, nie wypierdoli mnie z gry. Nie, to po prostu tamte wtyczki trzeba było powypieprzać. I tutaj możesz sobie... Ej, czekajcie, 119, 190... Nie, do 105 levela tutaj można tylko dobić. Że tutaj sobie grasz, ale patrzcie, jak to ładnie, płynnie przychodzi i tak dalej. I pomyślcie sobie, naprawdę to akurat ładnie wygląda. Tylko są takie aspekty, do których ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony. I sami mnie zresztą rozumiecie. Dobra. I ważna rzecz, którą chciałbym zrobić, tylko ja no, naprawdę zupełnie tego nie ogarniam. Settings. Game. Chcę. Właśnie o podświetlenia mi chodziło. Jeśli teraz będą podświetlenia, tylko właśnie... O. No trochę rzeczy dla mnie jest jak na razie nieprzejrzystych, tylko wiecie, chodzi o to, że jak dla mnie rzeczy są nieprzejrzyste, to idąc analogicznie w stronę osoby, która będzie to oglądać, to te rzeczy mogą być jeszcze bardziej nieprzejrzyste. Nie rozumiecie, o co mi chodzi? Więc już też nawet nie chodzi o to, że mi coś na przykład nie podpasuje, tylko na przykład, nie wiem, ktoś powie mi, kurwa, nie podoba mi się, nie oglądam tego. Więc wiecie. I tak. No właśnie, tak jak mówiłem, mogę sobie iść na tę mumię i tu się okaże, że tu, kurwa, nie wiem, jakiś szaragat, kurwa, mi stoi na środku drogi i sprzedaje diamenty, kurwa, za 2K. Śmieszny ten kam jest. Ej, bo właśnie, na 120 level możemy sobie półtora rękę zreforgować z 50 poziomu.
I uważam ogólnie, że to nie byłby jakiś głupi pomysł, żeby sobie na przykład tutaj na szybkości wbić. Ej, patrzcie, tutaj w ogóle podświetla mi, że tu jest zaciemnione, bo tu mnie nie ma. Mogę sobie zreforgować i na przykład niegłupim pomysłem byłoby chyba iść na te miłki. Ej, tylko mam pytanie. Czy zmiany, które powstały ostatnio w margonem.pl, czyli właśnie to na przykład, że nie wiem, z wyznawcy można zmienić ten miecz na wojownika, czy na przykład dodanie przedmiotów do termusa Woodena i tak dalej. Jeśli ktoś w ogóle ogarnia temat margonem.com i chciałby się ze mną podzielić takimi informacjami, to byłbym bardzo wdzięczny. Czy po prostu to jest tak, że od jakiegoś momentu te gry rozwijają się w inny sposób? Czyli na przykład .com poszło w zupełnie inną stronę, .pl poszło w zupełnie inną stronę i zmiany z .pl na przykład nie wpłynęły na .com. Może tak być, może tak być. I na przykład, nie wiem, dużo większą miałbym chęć wbijać tutaj wysoki level, niż wbijać wysoki level na tym. Na Deimosie. Bo tam jest kurwa masówka. To ja i tak wiem, że ja bym tam, okej, grał, expił i tak dalej, ale tam się nic nie zmienia, a tutaj każda rzecz praktycznie dla mnie jest zagadką jakąkolwiek. Bo nie ogarniam praktycznie w ogóle tego tematu. I tak to jest. Dobra, tylko nie wiem, wydaje mi się, że. Dobra, ekwipunek nie mam zły, wydaje mi się. Naprawdę, postać sobie, zdobyć jakąś legendę, z tej legendy ogólnie tam przefarmić to wszystko na jakieś tam inne przedmioty. Czy na przykład, no tylko właśnie. Ej, kurwa, musimy się do klanów kręcić, bo ja przecież nie byłem w jakimś śmiesznym klanie, gdzie byli renegaty. Ja się nie dziwię, że mnie wypierdolili, ale widzicie, na przykład zawsze te dwa heroiki zdobyłem, tak? I tak. Albo może jakieś inne E2 są. Dobra, trzeba pomyśleć. E2. Czy miłośnik? Wydaje mi się, jest ten ochydziarz śmieszny. 9-6, 100. Nie, 9-6. Nie możemy. Nie możemy już bić tego Mortena, ale możemy tego ochydziarza bić. Chyba ostatni poziom mamy, tylko nie wiem, czy mi chce się tam stać. Ile z niego dwa na szyję latają. No, jakaś to opcja jest, tak? Tylko ja nie wiem, czy ja ten czy tam questa muszę mieć zrobionego. Nie, chyba nie muszę mieć. Ej, w sumie to i tak teraz nie wbijemy. Ej, dobra, mogę sobie potem iść, postać i tak dalej, jak coś to się odezwę i wiecie, jak na razie postać sobie, jak będziecie chcieli, żebym. Po prostu chodzi mi o to, że jakoś trzeba po prostu podjąć decyzję, co w tej grze komputerowej, która się nazywa już nie margonem.pl, tylko margonem.com, będę czynić. Właśnie, wydaje mi się, ale ja też, wiecie, wydaje mi się, bo po prostu jestem debilem i ja nie wiem, co tu się dzieje w tej grze, że na margonem.com są dużo większe bonusy za fakt, że jesteś w klanie, bonusy do expa i tak dalej, ale nie dam sobie ręki uciąć. Do tego też byłoby warto. Ej, biję sobie w ogóle tego dendrofila cały czas. No i nic. I nic się nie dzieje. Ale mamy trochę pieniędzy, naprawdę 50 M. To coś tam można. A bo ja chyba nie wiem, tam zawsze jak coś lotłem z jakiegoś, z mumii chyba, czy z jakiegoś Mortena śmiesznego, czy tam z czaszki, to wiecie, zawsze się przedmiot sprzedawało po jakieś 10 milionów. Trochę przedmiotów się kupiło. Trochę się zaoszczędziło. Ale nie wiem, ja cały czas jak grałem na tym kom, tylko właśnie miałem jebaną awarię, myślałem i tak dalej, że w ogóle ja wam wkręciłem, że Margonem komu padło. Bo ja przeczytałem, że tam Margonem upadło, ale ja nie doczytałem, że tam było old, a nie kom, kurwa. I wy mówicie, że jestem debilem, i ja wiem. Masakra. I ja potem myślałem dlatego właśnie, że te rzeczy, które miałem uwarunkowane, że wtyczki mi nie działały i tak dalej, to, że one są ze strony, że naprawdę już zrezygnowali z tego projektu, bo ponoć jest coś takiego, że jeśli margonem.com przestanie działać, to oni tam, wiecie, nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, gramy na własną odpowiedzialność, tak? Dlatego, jakby nie patrzeć, inwestowanie w tego jakoś czasu mija się w sumie z celem, bo możecie tu wszystko stracić. Ale no, jest taka powiedzmy szczerość, że spodziewaj się. Dobra, to jak coś, to tam do usłyszenia. A ja
O, mogę, tak? O, może zrobimy taki trik, patrzcie. Patrzcie, 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 patrzcie,
O, widzicie. Ale tylko dwa. A bo ja te nefryty pobrałem. Dobra, nie, musiałbym sobie dodać. Ej, w ogóle tu też jest. Ej, był ten NPC? Czy był ten NPC? Ej, bo ile ja już nagrywam? W chuj czasu. Nie ma sensu. Dobra, pójdę sobie na tego łochydziarza. Na spokojnie. Dobra, nie na zaglądanie, jo.